dzisiejszym odcinku. No myślę, że tu nie ma co już kombinować, poddajemy to. Oj, wróg się wdarł jeszcze do zamku, teraz to już będzie katastrofa prawdopodobnie. Ponawiamy misję. Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam was prawdopodobnie w ostatnim odcinku z Twierdzy Krzyżowic Extreme. Mówię prawdopodobnie, ponieważ myślę, że będziemy jeszcze nagrywać jakieś pojedyncze misje. Może z waszymi wyzwaniami, może z jakichś customowych mapek, także nie zamykam jeszcze tej serii. Tymczasem misja 20, ostateczne zwycięstwo. Mamy rok 1457. Przechodzimy do szczegółów misji i widzimy, że zmierzymy się tutaj z dwoma Saladynami oraz dwoma Ryszardami. Na start dostaniemy 12 tysięcy sztuk złota, a lordowie komputera dostaną 6 tysięcy sztuk złota. Moi drodzy, nie sprawdzałem mapki, nie mam pojęcia, czego się spodziewać po tej misji. Także nie przedłużajmy i przejdźmy już do rozgrywki. A wy w tym czasie możecie zapisać w komentarzach, jak myślicie, ile podejść zajmie mi przejście tej misji.
No dobra, moi drodzy, słuchajcie, lekko nie było, ale udało nam się w końcu i opanowaliśmy, powiedzmy, to wzgórze, na którym się znajdujemy. Jesteśmy w stanie się wybronić. Było momentami gorąco i trzeba było się ratować, czym się dało, ale zniszczyliśmy już wszystkie spawnery wrogów, także w tej chwili zostaje nam walka tylko i wyłącznie z botami. Sama obrona, można powiedzieć, była trudna. Może nieco łatwiejsza niż w misji 19, ale nadal mamy do czynienia z dwoma najcięższymi botami w tej grze. Pomijając Emira, który jest oczywiście OP w swój sposób. No i tutaj Wróg oczywiście jakieś podsyłki cały czas robi. Eliminuje nam naszych drwali, co mnie mega mocno irytuje. Nie możemy się zbyt mocno rozwijać przez to. Myślę, że tutaj wypadałoby, słuchajcie, drugą bramę dostawić, tylko że najpierw musimy sobie trochę złota skołować na to, żeby w ogóle móc kupić kamień. Dobra, mamy niby kamień. Zbudujmy tą drugą bramę w tym miejscu. Będzie to zawsze nieco kolejnego terenu dla nas do rozwoju. Drewno nam się skończyło. Bardzo niedobra sprawa w przypadku produkcji kurz, którą prowadzimy. No tutaj nasi drwale po prostu nie mają dojść. Tam też nie będzie wcale lepiej, no ale spróbujmy, postawmy tutaj z dwie chatki drwala. Sprzedajmy te kusze, które teraz wpadną i dokupmy tego drewna nieco więcej. 30 sztuk drewna, no to zawsze coś. No i dobra, zobaczymy, jak to się będzie dalej nam tutaj toczyć. Cały czas nam eliminują tutaj jednego farmera. No nie mamy nawet złota, żeby wybudować tam jakieś umocnienia sensowne. Po prostu musimy się bronić tym, co mamy. Jest bieda, ale myślę, że z czasem nam się uda wyjść na prostą z tej sytuacji. Moce Extreme idą w odstawkę, gdyż już no, obroniliśmy się przed tymi wszystkimi atakami. Także teraz już postaram sobie poradzić samodzielnie i z czasem myślę, że wyjdziemy na prostą. Tymczasem, słuchajcie, zapraszam Was na krótką przerwę, być może timelapse, jeszcze nie wiem, jak długo mi się z tym zejdzie, zobaczymy i słyszymy się niebawem. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, zamek w tej chwili wygląda w sposób taki. Udało nam się rozwinąć nieco bardziej naszą okolicę. Postawiłem na produkcję zboża i na jego przetwórstwo. Z tego mamy całkiem spore przychody. Oczywiście nie są jakieś mega wspaniałe. Radzimy sobie jak możemy, tak? Jest cały czas generalnie licho.
muszę jeszcze trochę ten zamek poprzerabiać. Nasz lord już w pełni uzyskał swoje zdrowie, to zasługa tych dwóch zielarzy, których tutaj postawiłem. No i zielarze też leczą na bieżąco naszych kuszników na wieżach, także to jest bardzo fajna sprawa. Oczywiście produkujemy w dalszym ciągu kusze, dzięki czemu mamy całkiem sporą armię już do obrony naszego zamku. Nasza armia w tej chwili liczy już 204 kuszników. No, może przesadziłem z tymi kusznikami, no ale jest ich 160, także jest ich sporo. Sprzedajemy sobie też kusze w międzyczasie. Słuchajcie, dobuduję jeszcze kilka budynków produkcyjnych, tylko tak, to bym przestawił w inne miejsce trochę. Powiedzmy, że zbrojownię sobie tutaj rozbudujemy. 4 budynki zbrojowni. Gdzieś tutaj może się nam uda upchnąć, tu są piekarnie, tak? Tak, zróbmy w ten sposób. Tu postawimy sobie... Postawimy sobie, słuchajcie, zbrojownie, znaczy koszary, zburzymy te dwie chatki drwale, już są to niepotrzebne. Dwa domki postawimy sobie w tym miejscu, uzdrowiciela odbudujemy oczywiście obok drugiego uzdrowiciela. No i zluzowało nam się trochę w tym zamku, mamy więcej miejsca i myślę, słuchajcie, że to jest już pora, by zacząć rozmyślać na temat kupna żelaza i zbrojenia się w armię. Dobuduję jeszcze tylko dwa młyny, żeby się nam to zboże szybciej przerabiało na mąkę. No i słuchajcie, będziemy rzeźbić, jak tylko będę miał już jakąś armię, to się do was odezwę ponownie. Być może po jakimś timelapsie albo po cięciu, jeszcze tego nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu po prostu, dobra? Słuchajcie, całkiem spora armia Ryszarda, czarnego Ryszarda nas atakuje w tej chwili. Użyłem deszczu strzał, żeby się pozbyć jego inżynierów, bo nie mam żadnych balist. I w sumie to tyle. Sami zobaczcie, no jest ich całkiem sporo, oczywiście. Może zdążę przerzucić jeszcze tych kuszników, których zrekrutowałem na drugą stronę, Ctrl 2, wrzucimy sobie tutaj dwie grupki inżynierów, kuszników. Już poruszyła nam produkcję też zbrojnych oraz pikinierów. Myślę, że no, taką armią będziemy w stanie oczywiście już sobie poradzić z najgorszymi atakami wrogów. No, wiadomo, że jeszcze długa droga przed nami, żeby osiągnąć pełną stabilność gospodarczą i ekonomiczną, ale jesteśmy już w coraz lepszej pozycji, coraz lepiej nam to idzie. Bardzo mnie to cieszy. Niestety Rysiek nam teraz niszczy farmy. Bardzo, bardzo niefajnie. Ma duży bonus do szczęścia. To trzeba mu oddać i myślę, czy też w tej misji, jako ostatniej misji, nie wybudować sobie tych budynków do szczęścia. No zobaczymy co z tego nam przyjdzie, zobaczymy czy będzie gdzie je zbudować i czy będzie to bezpieczne miejsce przed atakami wrogu, bo to też ma swoje znaczenie w tym wszystkim. No ale armia Ryszarda została rozbita, raczej nie stanowi już dla nas dużego zagrożenia. Dokopimy sobie trochę kamienia nawet, żeby odbudować te mury, które zostały uszkodzone przez Ryszarda. No i zaraz słuchajcie, będziemy odbudowywać również wszelkiego rodzaju zabudowania na zewnątrz od gospodarki, które zostały zniszczone przez Rysia. Jeszcze jakieś niedobitki jego armii dążą do kierunku naszego zamku, ale to już raczej też jest zakończona sprawa. No, jako raport sytuacyjny mogę wam powiedzieć, że już mamy ponad 20 krzyżowców, no i około 20 pikinierów. Ile tam jest? No, 11 pikinierów. Zbieram oczywiście też kuszników, w swoim czasie zacznę rekrutować inżynierów. Jak na razie muszę kupować żelazo i jest to dosyć droga zabawa, no ale próby przechwytywania kamienia, chociaż być może w tej chwili, jak już jesteśmy tak rozwinięci do przodu, może byśmy mieli jakieś szanse nawet na zgarnianie nieco tego kamienia z tej puli. Botom skończyło się drewno, no i w tej sytuacji boty już są takie dosyć bezradne, chociaż tu mają bardzo dużo tego drewna. Aż dziwne jest to, że nie wykorzystują tych pięknych zapasów, tak samo tutaj. Tutaj wszystko wyrżnęli praktycznie, co mogli. No ja starałem się oszczędzać to drewno, które miałem na wzniesieniu, ale też już bardzo szybko poszło. Nie mamy go zbyt dużo, mam tylko 31 jednostek, dokupimy go trochę. No i co, będziemy rzeźbić dalej. No myślę, że jak osiągniemy powiedzmy tych 100 kuszników, mam już 55, no to zaczniemy sprzedawać kusze po prostu i to będzie wyjście z tej sytuacji. Mam nadzieję całkiem rozsądne. Także słuchajcie, słyszymy się niebawem, no kolejne cięcie. I do usłyszonka, jakby coś się działo, to wam oczywiście dam znać. No dobra, moi drodzy, zebraliśmy armię. 50 tarcz, 25 katapult, 100 kuszników, 70 zbrojnych i 84 pikinierów. Nie ma co czekać, podbijemy pod zamek Ryszarda, ponieważ im dłużej będziemy zwlekać, tym więcej nam mangonele wykoszą jednostek. A czemu pikinierzy się przemieszczają? Dobra, katapulty gotowe, rozwalamy. Niszczymy mury, niszczymy wieże obronne.
Wiadomość od Olivia'ego serca. Przydałoby się zniszczyć też tamtą wieżyczkę z mangonelą z tyłu. Czy będą w stanie dostrzelić do niej? Średnio. Przemieszczamy się znowu do przodu w takim razie. Musimy zniszczyć tą wieżyczkę z mangonelą i wypadałoby jeszcze zniszczyć tutaj to, co się da, wybić tylu, ilu się da żołnierzy wroga. Okej, katapulty już na miejscu. Rozwalamy w takim razie tą wieżyczkę. Zniszczymy jeszcze tamtą bramę, która znajduje się w tamtym miejscu, tuż obok. Dobrze, bardzo dobrze. Świetna sprawa. Wszystko, co możemy, to kosimy. Pięknie. Nie zależy mi na dobrach, które znajdują się u niego na siedzibie. Podchodzimy pod jego zamek, tak żeby nasi kusznicy byli w stanie wybić jak największą ilość przeciwników znajdujących się na siedzibie niebieskiego Ryszarda, ponieważ ma on nadal około 100 jednostek. Także słuchajcie, kusznicy, ustawiamy ich gdzieś tutaj na ostrzał. Niech walą, niech wybijają wszystko, co się da. I zaraz będziemy wkraczać do środka naszymi zbrojnymi. Wysyłamy naszych zbrojnych, wysyłamy naszych pikinierów do ataku. Trochę mi to nie poszło tak jak chciałem, także szkoda kuszników. 83 ich jeszcze mamy. Myślę, że spokojnie nasza armia już sobie poradzi z oblężeniem zamku niebieskiego Ryszarda, któremu już nie pozostało zbyt wiele wojsk. Za to my potraciliśmy jeszcze kilku żołnierzy, no ale to mały koszt za wyeliminowanie pierwszego z przeciwników. No i zabijmy go wreszcie. Zostanie tylko 3 wrogów do pokonania. Tak więc zostałem pokonany i moje biedne kości muszą pozostać. Wreszcie, moi drodzy, wreszcie możemy zacząć pozyskiwać kamień, co będzie game changerem, ponieważ będziemy mogli go sprzedawać i faktycznie mieć jakieś konkretne przychody. I nie wiem, czy teraz na Saladyna jeszcze tą armią ruszyć. Chyba ruszymy na Saladyna. Tylko najpierw musimy nieco kamienia zdobyć, żeby móc w ogóle, uzupełnić braki w katapultach. Chociaż w sumie na dobrą sprawę to możemy sobie zrobić to w ten sposób. Dobra, katapulty przygotowane. Dobra, przemieszczamy się w kierunku Saladyna. Myślę, że damy radę to ogarnąć. Myślę, że nasi żołnierze będą wystarczająco silni, by pozbyć się teraz żółtego Saladyna, który jest pierwszy zaraz za mną. Ma 290 żołnierzy, także może nam przysporzyć nieco problemów. No, ale miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli, miejmy nadzieję, że uda nam się go zabić. Nie ma jakiegoś mega potężnego zamku. Oczywiście wieżę z mangonelami trzeba będzie wyeliminować. Tutaj nie wiadomo dlaczego nie postawił sobie wieży. Ma tutaj wieżę z balistą również z tyłu. Ale to wszystko jest do ogarnięcia. Jak tam katapulty? Jesteście w zasięgu? Nie, nie jesteście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Katapulty już na pewno będą teraz w zasięgu. Tylko musimy podejść do zamku Saladyna. I zaraz zaczynamy od razu. I zaraz zaczynamy od razu oblężenie. Przepraszam za komunikaty na Discordzie, ale dzisiaj będziemy grać wieczorem w twierdzę Krzyżowiec z widzami, także mamy parę rzeczy do poustalania i po prostu pewnie wszyscy tam do mnie wypisują, albo po prostu między sobą coś ogarniają. Dobra, jedna wieżyczka padła, niestety na pozostałe już nie mam zasięgu, podchodzimy jeszcze bliżej. Przemieszczamy nasze wojsko znowu bliżej zamku wroga, mam nadzieję, że nie oberwie się nam za to. Okej, katapulty, zajęły pozycję, rozwalać. No i dobra, wyszło nam to całkiem zgrabnie. Rozwalamy jeszcze tamtą wieżyczkę, która ma balistę. No i zobaczymy, co Saladyn zrobi w takiej sytuacji. Jak długo będzie chciał jeszcze to pociągnąć. Przemieszczamy nasze wojska nieco bliżej, tak żeby miały lepszy strzał w zamek Saladyna. No i katapultami sobie zrobimy przejście w murze. Możemy zaraz tam jakieś śmierdzące krowy wysłać jeszcze do ataku. Okej. Nie wiem, jak duży stak tam jest na siedzibie Saladyna żółtego. Około 200 żołnierzy, także dobrze by było jeszcze się wstrzymać chwilkę. Wystrzelmy tam katapultami krówki, niech tam powybijają, co są w stanie. Kusznicy, myślę, że możecie w ten sposób strzelać. Dobrze, dobrze, fajnie. Giną ludzie, giną. Saladynowi zostało już tylko 100 żołnierzy, z czego większość jest poobijana, także wysyłamy zbrojnych, wysyłamy pikinierów, nie ma co tutaj już dłużej czekać. Tutaj nic więcej nie wykombinujemy. Kusznicy mają wolną rękę, niech strzelają do czego chcą. Nasi zbrojni wdzierają się do środka, tam jeszcze jakiś podpalacz się przypałętał niechciany, ale mamy 62 na 409, także myślę, że sobie poradzimy z tym oblężeniem. Wypadałoby, słuchajcie, sprzedać nieco kamienia i dokupić nieco żelaza, bo produkcja nam pancerzy stanęła. Na początku produkowałem tylko, znaczy na początku produkowałem i zbrojnych i pikinierów, ale w końcu doszedłem do wniosku, że skoro nie ma żelaza i kupuję to żelazo, to dobrze by było po prostu produkować tylko i wyłącznie pancerze, czyli pikinierów.
No i mam już w tej chwili prawie całą zbrojownię mamy zapełnioną pikami i zbrojami. Także teraz sprzedajemy tylko na szybkości jeszcze kusze i pancerze dla kuszników. Niepotrzebne nam to jest. Mam nadzieję, że wyrobimy się z tym, co mamy, że damy radę, że nasza armia wytrzyma kolejne oblężenia. No i dobra, słuchajcie, słyszymy się niebawem. Przemieszczę zaraz nasze wojska w kierunku żółtego, pomarańczowego Saladyna i zostanie nam wtedy tylko Ryszard. Jak na ostatnią misję twierdzy krzyżowiec, to powiem wam szczerze, że ta misja nie jest jakaś mega trudna. Spodziewałem się czegoś o wiele trudniejszego. Misja 19 była moim zdaniem 10 razy trudniejsza niż ta, więc zasługiwała tak naprawdę na bycie tą ostatnią, najtrudniejszą misją. No ale nie ja jestem projektantem z Firefly, nie ja tutaj wymyślam mapy i nie ja rozporządzam, która misja ma być która. Także słuchajcie, moi drodzy, zbliżamy się ku finałowi. No dobra, słuchajcie, dorzucimy tych pikinierów do naszej gromady, paru kuszników i słuchajcie, lecimy dalej walczyć z Saladynem. Pierwsze pociski poleciały już w kierunku zamku Saladyna. Myślę, że możemy zaraz przesunąć nieco naszą armię do przodu, bo nam te mangonele trochę robią kuku. Okej, padła wieżyczka. Podchodzimy naszymi pikinierami. Katapulty na miejscu. Odpalamy nasze katapulty w drugą wieżyczkę. Niszczymy balistę. Zobaczmy, ile wojsk ma Saladyn. Saladyn ma w tej chwili 266 jednostek. No i dobra, przemieszczamy się bliżej zamku. I będziemy teraz już walczyć ostatecznie o dominację nad Saladynem. Mam taką cichą nadzieję. Oczywiście tamta mangonela już się odpaliła. Bardzo dobrze, ci nie sprawia przyjemności to, co widzisz. Bo nie ma sprawia ci to przyjemności. Nasza horda żołnierzy już jest praktycznie na miejscu. W międzyczasie Ryszard nas tutaj jakoś zaatakował. Dziwne. Niech będzie. Dobra, Saladyn jest już praktycznie bezsilny. Bardzo, bardzo fajnie. Trochę katapult nam niestety wystrzelał. Przemieszczamy nasze wojska raz jeszcze w ostateczną pozycję. Jacyś asasyni wytoczyli się z zamku Saladyna. Nasi zbrojni na szczęście już dotarli na miejsce i osłaniają nasz atak. Bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że już możemy wysłać do ataku pikinierów oraz zbrojnych. To, co zostało Saladynowi do obrony, raczej mu nie wystarczy. I zostanie mu tylko i wyłącznie rozliczyć się z Ryszardem Dwie Serce. Ok, Saladyn wącha kwiatki od spodu. Myślę, że możemy teraz od razu przesunąć się w kierunku Ryszarda. Słuchajcie, zobaczmy, czy możemy jeszcze kogoś zrekrutować. No, możemy jeszcze kilku dorzucić pikinierów i kilku kuszników. W sumie może się to nam przydać, bo Ryszard ma całkiem sporą armię, 409 żołnierzy. Także, słuchajcie, myślę, że to będzie dobre wyjście z tej sytuacji. Ok, katapulty już są na miejscu. Odpalamy katapulty w wieżę, która ma na sobie mangonele. No i zaraz, słuchajcie, wbijamy do zamku Ryszarda i skończymy ostatnią misję szlaku krzyżowca Extreme. Mało już tam tarcz niestety zostało ruchomych. Musimy dbać o to, co mamy niestety. Ok, katapulty. Nasi dodatkowi kusznicy oraz pikinierzy zajmują już stanowiska pod murami Ryszarda. Nasze główne wojsko również rusza w kierunku jego zamku. Katapulty oddelegujemy, już nie są potrzebne do niczego. Ok. Myślę, że możemy już powoli myśleć o zajmowaniu pozycji bojowych, tylko jeszcze Ryszard ma ponad 300 wojsk. Poczekajmy chwilkę, niech się pozbędą części jego armii, przynajmniej w stopniu takim, by dało nam to poczucie bezpieczeństwa i spokoju przy ataku. Dobra, wysyłamy zbrojnych do środka oraz pikinierów, oba oddziały pikinierów. Myślę, że to już powinno nam wystarczyć w zupełności do tego, by pozbyć się ostatecznie wojsk Ryszarda. Wycofamy szybko tarczę, żeby nie marnować naszych żołnierzy. I zobaczmy, jak tam idzie naszym zbrojnym pikinierom. 135 pikinierów. No, Rysiu, przykro mi, ale niestety nie jesteś w stanie już nic z tym zrobić. Tutaj jakiś duży stak swoich żołnierzy jeszcze miał. Wybił tam wszystkich pikinierów, którzy byli. No, ale niestety poszli w złym kierunku, a my pozbyliśmy się jego armii w międzyczasie. Okej. No i udało nam się, słuchajcie, pokonać ostatniego Ryszarda, ostatniego jego przeciwnika. Nasz zamek finalnie prezentował się w ten sposób. Zabiliśmy, słuchajcie, 8,5 tysiąca jednostek wroga. Sami straciliśmy 399 jednostek i zebraliśmy 45 tysięcy sztuk złota.
No, Saladyn tutaj był naprawdę bardzo dobrej pozycji. Zebrał 112 tysięcy sztuk złota bez mała. No i powiem wam szczerze, że ta misja była o wiele łatwiejsza niż misja 19. Myślę, że jakby zamienić je miejscami, to by było w sam raz. No dobra, moi drodzy, to jest koniec. Przejdźmy w takim razie do klipu, który powinien się nam teraz wyświetlić. Chyba każdy zna już ten klip, także nie będziemy go oglądać. Słuchajcie, to była Twierdza Krzyżowiec Extreme. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ja byłem bardzo, bardzo content z tego, że mogłem wam pokazać ten szlak. Jestem content z tego, że było komu to oglądać, że chcieliście to oglądać. I słuchajcie teraz, jak już skończyliśmy Twierdzę Krzyżowiec Extreme, zaczynamy serię z Map Makera. Maker stworzył dla nas mini kampanię z Twierdzy Krzyżowiec, która opiera się również na jego specjalnym AI, ulepszonym AI, hardkorowym AI. Także myślę, że wam się spodoba. Wypatrujcie w takim razie powiadomienia na YouTubie, a ja tymczasem uciekam. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Twierdzy. Cześć!